Co roku gorąco apelujemy po pierwsze o to, by korzystać z transportu publicznego. Uruchamiamy dodatkowe kursy tramwajów i autobusów i także ich częstotliwość, żeby mieszkańcy mogli korzystać z dojazdu bezpośrednio w okolicy cmentarza. Musimy jasno powiedzieć, że w tym czasie jest bardzo ciasno. Po pierwsze są sprzedawcy, po drugie jest ogromna liczba osób odwiedzających cmentarze, w związku z czym musimy priorytetyzować dostępność do cmentarza w najbliższą jego okolicę i dlatego udostępniamy to dla transportu publicznego. Stąd muszę jasno powiedzieć, że w najbliższej okolicy cmentarza miejsca do parkowania są głównie przeznaczone do osób z niepełnosprawnością. To samo, jeżeli chodzi o cmentarze, stwarzamy pewne możliwości korzystania z tych cmentarzy w udogodniony sposób przez osoby albo z niepełnosprawnościami, stąd wypożyczalnie wózków inwalidzkich na głównych krakowskich cmentarzach, ale także meleksy dla osób powyżej 75 roku życia, żeby mogli dojechać w sposób spokojny. 90% jakby przebiegu linii numeracji jest taka jak co roku. Nie zmieniamy, bo to coś, co dobrze działa, staramy się nie korygować. Największe wyzwanie to jest cmentarz w Grębałowie. Tutaj myślę, że mieszkańcy przywykli do tego, żeby dojeżdżać tramwajem. Oczywiście to jest niemożliwe ze względu na przebudowę. Stąd kilka linii dodatkowych, linii, które połączą zarówno Hutę, jak i Prądnik Czerwony z obszarem cmentarza w Grębałowie. Pozostałe nekropolie odwiedzamy tymi samymi liniami. Zachęcamy do wejścia na stronę internetową do nas. Jest mapka, gdzie można sobie sprawdzić wszystko, czy to w telefonie, czy na stronie internetowej. Każdą linię możemy kliknąć, zobaczyć, jak ona przebiega, gdzie ma przystanki. Te wszystkie linie dedykowane, które obsługują cmentarze, to jest z numeracją 8, zaczynają się. W normalnym okresie jesiennym cmentarze są zamykane o godzinie 18. Teraz, mając na uwadze to, że mieszkańcy będą chcieli posprzątać groby, są otwarte do godziny 20. Natomiast w dniu poprzedzającym święto, nawet do 22, pierwszego od 6 rano do ostatniego odwiedzającego, a więc do późnych pór nocnych i w dzień zaduszny także do 22, potem wracamy do normalnego trybu, do godziny 18. Bardzo powiódł się eksperyment ze zniczodzielnią na cmentarzu rakowickim. Spotyka się on z znakomitym odzewem mieszkańców Krakowa, zarówno tych, którzy oddają opakowanie ze zniczy, jak i tych, którzy chcą je brać. To sprawia, że po pierwsze mieszkańcy kupują tylko wkład do tego znicza, więc to jest dużo niższy koszt, a po drugie takie opakowanie nie jest opakowaniem jednorazowym, a przecież proszę pamiętać, że to jest także wydatek energii, wszystkich innych elementów, które są kosztowne.